Bywamy często na rynku głównym i na małym rynku w Krakowie. Dzięki Teatrowi Regionalnemu bierzemy udział w korowodach na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, a dzięki stowarzyszeniu, które pielęgnuje kulturę ludową i dzisiaj są tutaj u nas dwie panie, które to stowarzyszenie reprezentują, nie mógł przyjechać pan prezes Bronisław Kulek, ponieważ po prostu nie czuje się dobrze. Bardzo nam żal, będziemy jeszcze dziękować zupełnie oddzielnie. Więc dzięki niemu nasz zespół trafił również na paradę stroju krakowskiego. Przy Placu Mariackim jest stara kamienica, teraz już odnowiona, i tam jest płyta czwartego wieszcza Stanisława Wyspiańskiego. Ponieważ specjalną atencją pan prezes darzy tego właśnie człowieka, ponieważ w Krakowie świętujemy przecież rok Stanisława Wyspiańskiego, my również włączyliśmy się w jego obchody. Tam przedstawiliśmy wybrane fragmenty z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, fragmenty jego liryki. Dzisiaj przedstawimy państwu maleńkie scenki. Z trudem skompletowaliśmy zespół, który to mógł zrobić, ale proszę państwa, robią to z wielkim zacięciem, tak jak przystało na aktorów, amatorów. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? A mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Kiedy to ciekawe sprawy? A to czytaj, kto ciekawy. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop z chłopskim rozumem trafi, choćby i było daleko, a i my tu czytamy gazety i syćko wiemy. A to czytaj, kto ciekawy. Ale tu wieś spokojna, niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś zaciszna, byle Polska wieś spokojna. Pon się boją we wsi ruchu. Ono zło śpiewają w duchu, a my, jak się rwiemy, do jaki bijacki, z takich jak my był Płomacki. A jak myślę, że panowie duża by już mogli mieć, ino oni nie chcą chcieć, ino oni nie chcą chcieć. Gospodyni, tu wsiasto od maleńkości, Klimina, powójcie wdowa. Radczyni, jestem z Krakowa. Cóż ta gosposiu na roli? Czyście sobie już posiali? Tyta czasem się nie siwo. A mieliście dobre żniwo? Dzięki Bogu, tak to bywo. Jak złe żniwo, to was boli, żeście się napracowali. Zawsze ci się przecie co zgarnie. Dobrze, dobrze sobie wyglądacie. I pani ta też nie marnie. Jeszcze się widzicie młoda. Jak po Marcinie, Jagoda. Może jeszcze się wydacie? A cóż się na tak pytacie? Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzekę skrobie. Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzekę skrobie. Wyście sobie, a my sobie. O, panna młoda, ze snu, z nocy. Ach, sen to miałam, choć nie spałam. No tak, i ległam niemocy. Od miłości panna młoda osłabła. We złotej ogromnej karocy napotkałam na śnie diabła. Takie mi się głupstwo śniło, tak się to pletło, baiło. I od razu diabeł jak z pręcy? I od razu kareta złota. A tak ta, na śnie? Nie dziwota, że się byle jakie co zwidzi. Niech ino pon nie szydzi. Od tańcenia tagem osłabła,
Śniło mi się, że siedzę w karecie, a oce mi się kleją. O rety! Śniło mi się, że siedzę w karecie i pytam. Panie Wiesy, przez lasy, przez jakieś murowane miasta? A gdzie Smiewiesy wieziecie? A oni mówią, do Polski? A kastysta Polska? A kasta? Pan wiedzą? Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie znajdziesz. To może i szukać skoda? A, jest jedna mała klatka. O, niech no Jakusia przymknie rękę pod pierś. To zakładka gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie. A tam puka? I cóż za taką naukę? Serce? A to Polska właśnie. Serce, a to Polska właśnie. I wydźwięk ogólny wesela był bardzo tragiczny, bardzo smutny. Po prostu polskie społeczeństwo nie nadawało się do tego, ażeby wybić się na niepodległość. Ale zostawił furtkę. Ta furtka to był krzak róży odziany osłoną chochoła, słomianą osłoną. I tam zostało powiedziane, że on jak gdyby odkwitnie po zimie. I odkwitł. W przyszłym roku będziemy mieć wielkie święto, 100 lat od czasu odzyskania niepodległości. Wyspiański już tego nie doczekał, ale przeczuł, jeśli tę interpretację przyjmujemy.